Jeżeli sięgniesz pamięcią wstecz, to na pewno przypomnisz sobie, jak dużo niepewności, lęku, być może nawet cierpienia spowodowała u Ciebie tak zwana miłość do kobiety albo do mężczyzny. Tylko pytanie, czy to uczucie, które wtedy czułeś, na pewno zasługuje na to miano? Czy można kochać i jednocześnie nie czuć tych wszystkich negatywnych emocji, tej niepewności, lęku? Można. I dzisiaj przybliżę Ci ten temat. Zobacz 6 diametralnych różnic między prawdziwą a papierową miłością. Zapraszam. Zobacz, jak wyglądają dwa różne związki. Magda kocha swojego partnera prawdziwą miłością, a Marek swoją dziewczynę papierowo. Marek uzależnia swoje szczęście od tego, czy jest ze swoją partnerką. Jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy w jego związku wszystko się układa. Ale kiedy czuje, że dziewczyna zaczyna się odsuwać albo robi coś, co jemu się nie podoba, pojawia się strach i złość. Wierzy, że to jego dziewczyna jest źródłem jego szczęścia, więc panicznie próbuje ją przy sobie zatrzymać. Magda wie, że jej szczęście nie zależy od tego, czy nadal będzie w związku ze swoim chłopakiem, czy nie. Podchodzi do związku z nastawieniem: kocham Cię bardzo mocno. Chcę z Tobą spędzić resztę życia. Ale jeżeli Ty tego nie chcesz, zrozumiem to. Marek próbuje sterować swoją partnerką i kontrolować ją. Mówi jej, co ma robić. Kiedy tego nie dostaje, czuje się źle i przelewa swoją złość na partnerkę. Magda mówi o swoich potrzebach, ale zawsze szanuje wolę swojego partnera. Nigdy nie zmusza go do czegoś, czego on sam nie chce. Jeżeli coś dzieje się nie po jej myśli, rozumie, że partner ma swoje życie i swoją wolę i nie złości się na niego. Marek dba przede wszystkim o swoje szczęście, ale myśli, że dba o partnerkę. Jest przekonany, że wszystko by dla niej oddał, ale kiedy dowiaduje się, że jego dziewczyna chce być z kimś innym, papierowa miłość zamienia się w prawdziwą nienawiść. Magdzie z kolei naprawdę zależy na szczęściu jej chłopaka. Kiedy on zostawia ją i wybiera inną osobę, ona nie ma mu tego za złe. Nie chce przecież, żeby był z nią na siłę, jeżeli sam tego nie chce. Nie złości się na niego, ani go nie nienawidzi. Przeciwnie, cały czas życzy mu jak najlepiej. Marek nieświadomie traktuje swoją dziewczynę jak narzędzie do osiągnięcia szczęścia i myśli, że ją kocha, ale tak naprawdę kocha tylko możliwości, jakie dzięki niej dostaje. Czyli poczucie bezpieczeństwa, możliwość spędzania z kimś czasu, seks, aprobatę bliskich i tak dalej. Dlatego, kiedy jego narzędzie nie spełnia swoich funkcji, pojawia się złość. Kiedy może je stracić, pojawia się strach. A kiedy jego związek się rozpada i znajduje nową dziewczynę, była dziewczyna jest mu już prawie obojętna lub nawet pozostaje w nim uraza za to, że jego narzędzie zawiodło jego oczekiwania. Magda natomiast kocha przede wszystkim prawdziwą osobę, nie to, co dzięki niej dostaje. Przez postawę, jaką ma Marek, łatwo jest go skrzywdzić. Długo trzyma w sobie złość i często wymaga przeprosin. Magdę bardzo trudno jest zranić, bo nie ma oczekiwań. Nie ma też kompleksów i nie bierze niczego do siebie. Wybacza absolutnie wszystko swojemu partnerowi, bo wie, że trzymanie w sobie złości i nienawiści krzywdzi przede wszystkim ją samą. Nie oznacza to jednak, że bez względu na wszystko nadal pozostanie w tej relacji. Nigdy nie oczekuje przeprosin. Zamiast tego woli się upewnić, że jej partner zrozumiał swój błąd. Papierowa miłość jest przepełniona oczekiwaniami, lękiem i uzależnieniem od drugiej osoby. Prawdziwa miłość nie ma żadnych oczekiwań, daje pełną wolność, a przez to nie ma w niej żadnego lęku. Papierowa miłość jest przyczyną desperacji. Prawdziwa miłość jest esencją atrakcyjnej postawy. Tragedią naszego społeczeństwa jest to, że to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, dla większości ludzi jest czymś abstrakcyjnym, totalną bzdurą, czymś całkowicie nieosiągalnym.
Zobaczycie to po komentarzach zresztą. Większość ludzi nawet nie dotrwała do tego momentu, tylko wyłączyła ten film gdzieś po parunastu sekundach czy po minucie. Druga tragedia polega na tym, że teraz większość ludzi, do których trafił ten film, pójdzie do swojego partnera, pokaże mu to nagranie i powie: widzisz, taką miłością masz mnie teraz kochać, a nie jakiś papier mi tutaj serwujesz. I oczywiście warto pokazać to nagranie swojemu partnerowi, ale nie chodzi o to, żeby zmieniać jego, ale o to, żeby zmienić twój sposób myślenia. Jeżeli podobało ci się to nagranie i trafia do ciebie ta wiedza, to podziel się nią ze swoimi znajomymi na Facebooku albo w jakimkolwiek innym miejscu. Dzięki temu wspólnie będziemy szerzyli świadomość ludzi w naszym otoczeniu. Jeżeli chcesz natomiast zdobyć więcej informacji na ten temat, to zapraszam do zapoznania się z 30-dniowym kursem świadomości i głębokiej pewności siebie oraz z kursem jak budować i naprawiać związek. W obu tych materiałach poruszałem ten temat bardzo dokładnie. Tej wiedzy jest jeszcze dużo, dużo więcej, więc gorąco zachęcam, żeby się już teraz z nią zapoznać. Jak zwykle zachęcam także do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.